Okultyzm jest największym grzechem, jaki możemy tak naprawdę popełnić. Zobaczcie, jak mamy dekalog. Bóg nie daje nam w dekalogu pierwszego przykazania, które wydawałoby nam się chyba największe, najważniejsze. Nie zabijaj. Bóg daje pierwsze przykazanie: nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. To są grzechy okultyzmu. To jest wchodzenie w relacje tak naprawdę z demonem. Bo jakbyśmy czytali dobrze Biblię, to duch Biblii mówi wyraźnie, nie ma innych bóstw, nie ma innych bogów. Są tylko demony, które się czci. Więc jeżeli ktoś wchodzi w inne kulty, w inne bóstwa, jeżeli ktoś wchodzi w okultyzm, to tak naprawdę wchodzi w relację z demonem. Czyli to jest najcięższy grzech, jaki możemy popełnić. Bałwochwalstwo, odejście od Boga, a wejście w relację ze złym duchem. W różnych fragmentach Biblii jest to też dosyć mocno pokazywane jako cudzołóstwo duchowe, tak? Wiemy, czym jest cudzołóstwo, więc chodzi o relację z diabłem. Więc dlatego okultyzm, czy grzech okultyzmu, czy jakbyśmy nazwali inaczej tam ezoteryzmu, wiedzy tajemnej, wchodzenie właśnie w taką rzeczywistość jest najszybszym wejściem w relację z osobowym złem. Wejściem w zniewolenie demoniczne czy opętanie. Jako że dzisiaj szereg ludzi w społeczeństwie nie ma naprawdę pojęcia o tym i sobie z tego nie zdaje sprawy, można powiedzieć, że tak wiele osób jest dzisiaj zdiablonych, zdemonizowanych czy zniewolonych. Słuchajcie, mam nadzieję, że właśnie w tej konferencji, nie tylko właśnie mówiąc o okultyzmie, tutaj poruszę też temat właśnie zniewoleń czy opętań, które są konsekwencją takich grzechów. To, że tak wiele zła dzieje się w naszym życiu czy w życiu naszych rodzin, naszych znajomych, naszych przyjaciół, jest wynikiem ewidentnie zniewolenia demonicznego, które, bądźmy szczerzy, jeżeli człowiek wchodzi w grzech i trwa w nim latami, dochodzi do tego. A przecież mamy większość takich osób w społeczeństwie. Dlaczego dziwimy się może takim słowom, że ja bym powiedział, naprawdę mnóstwo ludzi jest zniewolonych demonicznie? Gdzieś spotkałem takie dosyć mocne świadectwo, chyba w Miłujcie się, kobiety, która była opętana, będąc gdzieś tam za granicą, w stanie tego opętania, mówi, widziałam praktycznie prawie koło każdego z tych ludzi, to było w Skandynawii, demony. Praktycznie koło każdego z nich widziałam demony. Kiedy przyjechałam do Polski, zobaczyłam, że nie, wiele osób ma jednak koło siebie anioła stróża. Czym to było spowodowane? Tym, że ci ludzie byli w stanie łaski uświęcającej. Tam nikt się praktycznie nie spowiada. Tutaj w Polsce jeszcze tak. Ale zobaczcie, jaka jest to niesamowita walka duchowa i jakie są konsekwencje tego. Jesteśmy w grzechu. Ona już tego jako osoba opętana nie widziała. Nie widziała koło tego człowieka anioła stróża, tylko widziała demony. Jesteśmy w stanie łaski, Bóg jest z nami i nawet duchowo to ta kobieta była w stanie zobaczyć. Mówimy o naprawdę bardzo mocnych grzechach w perspektywie grzechów okultyzmu, więc te grzechy naprawdę bardzo szybko i systematycznie prowadzą do potężnych zniewoleń duchowych, co będzie ewidentnie skutkowało w naszym też życiu i rodzinnym, i emocjonalnym, psychicznym, ekonomicznym, we wszystkich relacjach, które mamy jako ludzie. Demon systematycznie będzie niszczył wszystkie te rzeczy, które dotykają człowieka. Nie jakoby dlatego, że jemu na tym zależy, bo nie wiem, ekonomia jest, przypuśćmy, ważna. Nie. Niszcząc wszystko wokół ciebie, niszczy ciebie. Więc ty jesteś jego centrum uwagi. Zobaczmy, co mówi Biblia na temat okultyzmu. Zapewne znacie te fragmenty, ale zawsze warto posłużyć się Słowem Bożym. W Księdze Powtórzonego Prawa w 18 rozdziale od wersetu 10 mamy taki fragment. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan Bóg Twój sprzed Twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Te narody bowiem, które Ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych, lecz Tobie nie pozwala na to Pan Bóg Twój. Bóg na to nie pozwala. Dla Boga jest to obrzydliwość.
z Izajasza, 44 rozdział, 25 werset. Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów i wykazuje głupotę wieszczów. Wstecz odrzuca mędrców i wiedzę ich czyni głupstwem. Jeremiasz 27:9. Wy natomiast nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych mających senne marzenia, waszych przepowiadaczy ze znaków, ani waszych czarowników, którzy wam mówią, nie pójdziecie w poddaństwo króla babilońskiego. Przepowiadają wam bowiem kłamstwo, by was przez to wygnać z waszej ziemi, abym was musiał wypędzić i abyście wyginęli. W dalszej konferencji będziemy też rozeznawać, dlaczego pewne rzeczy się mogą zdarzać w perspektywie wróżbiarstwa czy jasnowidzenia lub czemu się nie wydarzają. Ale rzeczywiście Słowo Boże bardzo, bardzo mocno potępia wszelkie praktyki, które my dzisiaj ogólnie byśmy nazwali wróżbiarstwem, magią, czarami, czyli okultyzm. Jest to najcięższy grzech, jaki możemy popełnić. Tak? Jest to grzech bałwochwalstwa. Tak naprawdę nie pytasz Boga o to, co Bóg chce od ciebie, tylko pytasz diabła. Nie prosisz Boga o to, aby Bóg ci pobłogosławił, aby wszedł w twoje życie, aby zmienił historię twojego życia, tylko prosisz o to diabła. Robisz to świadomie lub nieświadomie, w perspektywie właśnie czy nas, w cudzysłowie nas, kiedy korzystamy z takich usług, czy tych, którzy to robią. Robią to świadomie lub nieświadomie. Najczęściej z biegiem lat zdają sobie z tego sprawę, że ewidentnie wchodzą w relacje z osobowym złem, z diabłem. Wcześniej czy później mają tego dosyć mocną świadomość, że tak to jest. Chociaż na początku wcale tak być nie musi. Jak mówię, kto za tym stoi? Oczywiście stoi za tym demon. Kim zaś jest demon? My bardzo często też mamy problem w perspektywie tego, dlaczego Bóg stworzył diabła. Bóg nie stworzył diabła. Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi. To jest Sobór Lateranejski, IV. Bóg nie stworzył diabła. Bóg stworzył anioły. Istoty niesamowicie piękne, doskonałe. Tylko, że widzicie, każdy z nas, tak samo jak i one, ma wybór być za miłością czy przeciwko niej. Oni mieli ten wybór, że tak powiem, tylko raz. My mamy całe życie wybieramy. Grzeszymy, upadamy, idziemy do spowiedzi, wyznajemy to, Bóg nam przebacza. Zaś aniołowie mieli tylko raz ten wybór, stanąć za lub przeciwko Bogu, być za tą ideą zbawczą, którą Bóg im postawił na początku, pokazując im stworzenie, które stworzy, czyli Adama, Ewę, pokazując im wcielenie Syna Bożego, który będzie człowiekiem, ale będzie również Bogiem, któremu będą musiały oddawać cześć. Jak mówią jeszcze inni mistycy, pokazując również Maryję, którą stworzy jako królową nieba i ziemi, królową aniołów. I tego Lucyfer nie był w stanie znieść. On i jego aniołowie. I dlatego przeciwstawili się temu. Tylko żebyśmy zrozumieli ten moment. Anioł, kiedy podejmuje jakąś myśl, jakieś pragnienie, jakieś działanie, anioł robi to na wieczność. W odróżnieniu od nas, my dzisiaj możemy zgrzeszyć i za 5 minut będziemy tego żałować. I często tak jest. Podejmujemy jakieś decyzje, nie wiedząc, jakie są konsekwencje tego w perspektywie całej naszej przeszłości, naszego życia, naszego działania. Zaś aniołowie jako istoty duchowe mają pełną świadomość wszelkich konsekwencji od teraz do wieczności tego, co czynią. Dlatego ich wybór jest nieodwracalny, niezmienny. I tutaj leży cała tajemnica upadku aniołów, i tego, że tak naprawdę nigdy to nie zostanie cofnięte. W Katechizmie Kościoła Katolickiego w numerze 393 mamy taki fragment. Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez aniołów, a nie brak nieskończonego miłosierdzia Bożego sprawia, że ich grzech nie może być przebaczony. Nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci. To też jest bardzo mocne. Póki żyjesz, możesz zrobić wszystko. Kiedy umrzesz, twój czas się skończył. Takim, jakim cię zastanie śmierć, takim będziesz na wieczność. Więc staramy się oczywiście żyć w łasce uświęcającej, aby śmierć nas nie spotkała, że tak powiem, w braku tej łaski. Ale wracając właśnie do aniołów. Nieodwracalny charakter wyboru dokonanego przez aniołów.
Oni zrobili coś raz i nigdy nie będą w stanie tego odwołać, bo mieli świadomość konsekwencji tego na całą wieczność. I oni to również przyjęli, wszystkie konsekwencje, które się z tym wiązały. Także diabeł nie może się nawrócić, bo to by znaczyło, że nie wiedział o tym, jakie będą tego konsekwencje. Diabeł, demon nie może się nawrócić, demon nie może być zbawiony, bo jego decyzja była nieodwołalna, raz na zawsze. Cokolwiek robi, robi raz na zawsze, to samo jeżeli chodzi o naszych aniołów stróżów. Robi zawsze, bo wie, jakie są tego konsekwencje. Tego się nie da zmienić. Ty nie wiesz, co się wydarzy, kiedy zgrzeszysz, co się wydarzy, kiedy zrobisz coś tam w domu swojej sąsiadce, mężowi, żonie i tak dalej. Ty tego nie wiesz. Dlatego póki żyjesz, Bóg może ci przebaczyć, kiedy żałujesz za twój grzech, ty możesz coś zmienić. Po prostu my mamy czas. Mamy coś, czego nie mają też, czy nie mieli aniołowie, czy nie miały demony. My możemy się zmienić. Jeszcze póki żyjemy. Ale nasz czas się kończy w momencie naszej śmierci. Tutaj stajemy przed Bogiem. I ta decyzja naszego życia, że tak powiem, rzutuje na całą też wieczność, czy będziemy zbawieni, czy będziemy potępieni. Więc to też nie jest tak, że zawsze, wszędzie ciągle coś możemy pozmieniać. Nie możemy zmieniać. Po śmierci, jak tu jest napisane w katechizmie, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci. Nie ma. Jeżeli byłeś skruszony za życia, to po śmierci jesteś zbawiony. Po prostu Bóg cię przyjmie. Nie ma problemu. Jeżeli tego nie było w tobie, to no to będzie potępienie. Chciałbym teraz spojrzeć na działanie tych złych duchów, właśnie ich zwyczajnym, nadzwyczajnym działaniu, bo zanim wejdziemy do tego okultyzmu, chciałbym, żebyście zobaczyli też konsekwencje pewnych rzeczy, które mogą być w naszym życiu, na które czasami sobie, na które nie zwracamy uwagi. Możemy nie zwracać uwagi, możemy nie wiedzieć, możemy nie mieć świadomości tego. Więc warto byłoby mimo wszystko też mieć taką świadomość. Oczywiście to się nie odnosi tylko i wyłącznie do grzechów okultyzmu. Istnieje zwyczajne działanie złego ducha, czyli pokusy, które ma każdy z nas. Są one mniejsze czy większe. I jest to naturalne. Doświadcza to każdy człowiek, doświadczał tego nawet Jezus, kiedy żył. I jest to normalne. Jak czytam mistyków, czy czytamy Słowo Boże i tak dalej, to no nie da się po prostu przeżyć życia nie mając pokus. Pokusa jest jakąś taką dziwną formą, jakby to powiedzieć, naszej walki duchowej. Miejsca, kiedy i gdzie możemy zasługiwać. Bo jest coś takiego, przynajmniej w wierze katolickiej, że jak nawet wyznajemy, Bóg za dobre wynagradza, za złe karze. Bóg za dobre wynagradza. Czyli Bóg daje łaskę, abyśmy czynili dobro, za które On nas wynagrodzi. Czyli możemy zdobywać pewne łaski, możemy zdobywać, że tak powiem, chwałę w niebie, większą czy mniejszą, w zależności od tego, jak będziemy żyć tutaj na ziemi, za to, co robimy na tej ziemi. Niebo nie jest równe. Nawet jak czytacie Biblię, macie różne chóra anielskie, aniołów, archaniołów, trony, panowania, władze, księstwa, cherubini, serafini, moce, nie? 9 chórów anielskich. To są różne też chwały przebywania w niebie na wieczność. Więc każdy z nas otrzyma tyle, na ile, że tak powiem, sobie zasłużył tutaj na ziemi. Mistycy niektórzy mówią o tym, że będziemy wypełniać miejsca poupadłych aniołów. Więc to, co że tak powiem, ta pustka, która powstała w czasie upadku szatana, zostanie wypełniona przez ludzi. Więc ci, którzy będą, że tak powiem, zaangażowani duchowo bardzo, bardzo mocno, gdzieś tam blisko Boga, mistycy, święci, no ale Bóg powołuje każdego z nas do świętości, no to gdzieś tam te miejsca cherubinów, serafinów, największych, tych najpotężniejszych aniołów niebieskich, no i lub tam, jak już tak powiem, mniejszych. Pokusa więc jest tym miejscem, gdzie też możemy zdobywać, że tak powiem, zasługi przed Bogiem, chwałę niebieską. Szatan nas kusi. Jak mówi Biblia, Bóg nie daje takiej pokusy, której nie byłbyś w stanie pokonać, więc daje ci też łaskę do tego, żebyś ją pokonał. Dzięki temu masz zasługę. Uświęcasz się, oczyszczasz też swoją duszę przez tą walkę duchową, bo to też jest realne oczyszczenie, walka duchowa.
No i stajesz się lepszym, tak? Czyli jest kolejna zasługa w niebie, która ciebie, że tak powiem, podniesie na jakiś tam wyższy stopień życia duchowego na całą wieczność. To jest coś zwyczajnego. Coś, co dotyczy każdego z nas i czy nam się to podoba, czy nie, będziesz tego doświadczał do końca życia. Ale istnieją też nadzwyczajne działania złego ducha. I teraz one mogą mieć dwa podłoża. Naszego grzechu, albo rzeczywiście jakiegoś bardzo wysokiego stopnia świętości. Może nawet niewysokiego. No po prostu jest i będzie czymś normalnym, że w drodze życia duchowego, oczyszczenia tak zwanego biernego duszy i ciała, dojdzie do jakiejś konfrontacji też z osobowym złem. Jak ona będzie wyglądała, to każdy indywidualnie tego jakoś tam doświadczy, czy doświadcza, ale coś takiego w realnym życiu duchowym, rozwoju życia duchowego również można spotkać. I nie jest to wina danego człowieka, tylko jest to pewna forma walki duchowej, też oczyszczenia. No, na przykład ojciec Pio, tak, którego szatan dosyć często, że tak powiem, bił, niszczył fizycznie, ale również i psychicznie. Tam miał okrutne w tym momencie pokusy, można to nazwać pewną formą dręczenia demonicznego czy opresji, obsesji demonicznej. Nie była ona wynikiem jego grzeszności, tylko świętości. Czyli Bóg dopuszczał takie działanie osobowego zła, które miało za zadanie oczyścić również jego duszę, ale uświęcić go i też zdobyć pewne zasługi duchowe. Ale najczęściej, i to już myślę, że tak naprawdę jest, w 99% jest to wynik naszych czy grzechów załóżmy osób trzecich, tak? Bo tutaj jeszcze mówimy właśnie o pewnej formie magii, czarów, wróżbiarstwie, czyli osób trzecich, które uprawiają taką formę działania duchowego. Czyli nadzwyczajne działanie złego ducha. Najczęściej jakieś spotykane to są nasze jakieś tam zniewolenia. Zniewolenia na gruncie naszych jakichś tam grzechów, które mamy. Czyli naszych uzależnień. Czy to będzie alkohol, narkotyki, seks, nie wiem, cokolwiek, pornografia, internet, gry, nie wiem, no hazard. Tego jest mnóstwo. Mnóstwo rzeczy, które nas zniewalają i które nie pozwalają nam z tego wyjść, więc wiadomo, że dochodzi w tym momencie do zniewolenia demonicznego. Gdzieś na jakimś tam gruncie. Oczywiście jest to też problem uzależnienia fizycznego czy psychicznego, ale bądźmy szczerzy, i to jest też nasze doświadczenie duchowe jako kapłanów, że po modlitwie uwolnienie jest łatwiej walczyć z tym grzechem. Więc to nie jest tylko problem, no właśnie, problem tego, że no, taką mamy naturę i musimy coś tam zrobić, czy coś tam wypić, czy nie wiem, uczynić, czy to jest tylko problem psychiczny, ale jest to również problem zniewolenia demonicznego. Tam również za każdym grzechem, bo tak jest, za każdym grzechem też jest osobowe zło. Jeżeli wchodzimy w nałogowe grzechy, dochodzi do zniewoleń również na płaszczyźnie duchowej i dochodzi do zniewolenia demonicznego. Dlatego tak trudno jest wyjść z zniewolenia. Dlatego tak trudno jest wyjść, nie wiem, z alkoholizmu, nie wiem, z narkomanii, z czegokolwiek. Piękne świadectwa ludzi, którzy przychodzili jakieś na tych wspólnotach różnych tam, czy to charyzmatycznych, czy innych, jakieś modlitwy o uwolnienie, o uzdrowienie, na egzorcyzmach, gdziekolwiek. W sensie takim, że rzeczywiście modlitwa, moc Ducha Świętego uderzyła w to zło, w to zniewolenie. Ci ludzie albo na przykład zostawali rzeczywiście zupełnie uzdrawiani, uwalniani, albo Bóg dawał im też taką pewną wolność w tej walce duchowej, czy chociaż pokusy dalej były, bo będą do końca życia i to tego też nikt nie zmieni, bo to jest naturalne, to jednak było o wiele łatwiej z tymi rzeczami walczyć. Są trzy takie rzeczy, które mogą nas zniewalać, może inaczej trzy takie nadprzyrodzone działania złego ducha na trzech gruntach. To będzie sfera właśnie związana z sferą seksualną, to będzie sfera związana z awersją do sakrum, czyli nienawiść do wszystkiego, co jest związane ze świętością. I sfera, że tak powiem, życia śmierci, czyli tam wchodzi demon śmierci. Te trzy takie bardzo silne obsesje. Obsesja śmierci, obsesja seksualna i obsesja, że tak powiem, antysakrum. Bardzo często spotykana, kiedy właśnie dochodzi do gdzieś tam do zniewolenia demonicznego. Zobaczmy pokrótce, o co w tym chodzi. Obsesja śmierci. Wiecie, kiedy dochodzi do zniewoleń, dochodzi do opętań, do dręczeń demonicznych, bardzo często te osoby wchodzą w różne takie stany, czy to będą stany nazwane stanami psychicznymi, które dążą do śmierci.
zachowania, które dążą do śmierci. Demon śmierci wchodzi, tak? Czyli mamy na przykład depresję, mamy anoreksję, bulimię, jakieś tam inne rzeczy. Ja tutaj wymieniam pewne choroby, które oczywiście istnieją jako choroby psychiczne, ale teraz widzicie, to też spróbujemy o tym jakoś tutaj porozmawiać. Często gęste działanie diabła jest bardzo podobne do tego, co się objawia na zewnątrz jako choroba psychiczna. I tu chodzi o dobre rozeznanie, czy rzeczywiście dany problem, chociażby depresji, jest problemem, nie wiem, jakichś tam zaburzeń ewidentnie emocjonalnych, zaburzeń hormonalnych, czy czegoś tam brakuje rzeczywiście w organizmie, dopaminy, serotoniny i tak dalej. Czy jest to odczucie, które jest wynikiem właśnie zniewolenia demonicznego? Wiecie, kiedyś po modlitwie uwolnienie jakaś pani mówi do mnie, proszę księdza, ale u córki zniknęła bulimia. Tak? Czyli choroba tak naprawdę, która też jest chorobą, która dąży do śmierci. Po modlitwie o uwolnienie, tak? Nie wiem jaka... Nie zwracałem uwagi może wtedy, kiedy modliłem się nad nią. Nie wiedziałem o tym, że jest zniewolona w ten sposób. No ale po prostu wyszedł demon śmierci. Więc takie rzeczy się po prostu dzieją, tak? Musimy mieć świadomość tego, że choroby czy dręczenia demoniczne, właśnie dręczenie demoniczne, to zniewolenia, opętania, to są różne nazwy, różnych, że tak powiem, siły działania tego osobowego zła, mogą objawiać się na zewnątrz bardzo podobnie do chorób psychicznych. Więc może być tak, że my rzeczywiście cierpimy całe życie nie wiedząc o tym. Wydaje nam się, że powinniśmy się leczyć później, nie wiem, do psychiatry czy tam do psychologa i tak dalej. Brać jakieś tabletki, one nie działają, nic nam nie pomaga. Detoks nam nie pomaga, nie wiem, jakieś tam inne psychologiczne działania nam nie pomagają. Bo to nie jest problem psychologiczny, to jest problem duchowy. Można całe życie cierpieć, nie mając tego świadomości, że mam problem duchowy, a nie problem psychiczny. Więc też nasza świadomość takich rzeczy pozwoli nam przynajmniej rozeznawać i więc w tym momencie też brać potrzebne środki. Więc tu mówimy o chorobach, o chorobach związanych ze śmiercią, o podłożu duchowym, czyli zniewolenia demoniczne duchowe w perspektywie obsesji śmierci. Oczywiście istnieje coś takiego jak obsesja związana ze sferą intymną, sferą seksualną. Tutaj bardzo często wszelkie zboczenia. Wiecie, możemy sobie na różny sposób interpretować pewne rzeczy. Nie neguję, że może są jakieś wyjątki. Człowiek się z pewnymi rzeczami może jakoś tam urodzić, ale często, gęsto to jest praktyka też egzorcystów czy kapłanów posługujących modlitwą uwolnienie. Wiele zboczeń czy wiele różnych skrzywień na tym gruncie pojawia się raz, że pojawia się z czasem, bo człowiek wchodzi w grzech. Nie wiem, czy to będzie samogwałtu, pornografii czy czegoś tam. Jakieś rzeczywiście często, gęsto wchodzących w te uzależnienia z tym związane, czy no, chociażby tam współżycia z wieloma osobami. I dochodzi wtedy to coraz mocniej, z biegiem lat dochodzi do pewnych wypaczeń w tej sferze. Ostatnio czytałem też niesamowite świadectwo, gdzie demon w czasie egzorcyzmu mówił o tym wyraźnie, że tam opętał kobietę, ale chciał doprowadzić też męża tej kobiety do homoseksualizmu. Normalna rodzina, a diabeł, który próbuje za wszelką cenę wypaczyć wszelkie tą sferę czystości. Demon, który bardzo mocno pojawia się, jeżeli jest z tym związana ta sfera zniewolenia. Asmodeusz, demon biblijny. Bardzo potężny diabeł, który, że tak powiem, on i jego demony, które celują, że tak powiem, akurat w tą sferę. Więc no mówię, nasze doświadczenie kapłanów, którzy też posługujemy w takiej modlitwie, jest takie, że to bardzo, naprawdę bardzo często jest wynikiem zniewolenia czy dręczenia demonicznego. Oczywiście te rzeczy też pojawiają się bardzo często w związku, na przykład rzeczywiście, no to jakby teraz jest ten problem, nawet z wykorzystaniem seksualnym w młodym wieku, czy kiedykolwiek indziej. To jest też niesamowite i to nie tylko się odnosi do wykorzystania, do jakiejkolwiek traumy, silnego doświadczenia jakiejś totalnej, okrutnej niesprawiedliwości, tak? Czy to będzie gwałt, czy to będzie, nie wiem, jakieś tam, nie wiem, pobicie, próba morderstwa i tak dalej. Oczywiście mogą się pojawiać inne zupełnie demony, ale egzorcyści tutaj bardzo mocno wskazują na to, że wraz z jakimś silnym takim doświadczeniem, okrutnym doświadczeniem, też dochodzi do zniewolenia u ofiary. Tak?
nie wiem, człowiek, który doświadcza jakieś tam traumy, wiadomo, jest niewinny, ale też siłą rzeczy otwiera się na, poprzez tą traumę, na jakąś tam nienawiść, na nie wiem, jakieś chore może uczucia. To jest naturalne, normalne, tak? Niemniej jednak no mamy takie doświadczenie, że rzeczywiście wtedy też bardzo często dochodzi do zniewoleń u ofiar. Więc też warto byłoby czasami się pomodlić o modlitwą uwolnienia, jeżeli do czegoś takiego kiedyś gdzieś tam doszło. Zobaczcie, my nawet patrząc na ofiary, tak, patrzymy potem na okrutną traumę, które te osoby przechodzą. Tak. Mówimy o traumie, która najczęściej przejawia się jakoś tam psychologicznie, nienawiść do siebie, nienawiść do świata, do wszystkiego i tak dalej. No to tutaj byłoby takie pytanie, czy to jest tylko problem psychologiczny, czy to jest problem duchowy w tym momencie? Widzicie, to trzeba byłoby też dobrze rozeznawać, bo tak jak mówię, możemy walczyć całe życie, mając świadomość tego, coś we mnie nie funkcjonuje jak należy, i walczę poprzez jakąś terapię, psychoterapię, idę do psychiatry, biorę jakieś leki i ciągle coś nie funkcjonuje, ciągle mi to nic nie pomaga. Pamiętacie, była taka sytuacja opętania u analizy Michel z Niemiec. W czasie egzorcyzmu szatan mówi, obok jest szpital psychiatryczny. Oni są opętani, ale nikt w to nie wierzy. Nie wyrzuca mnie. Tabletką się nie wyrzuca diabła. Oni są opętani, ale nikt w to nie wierzy. Wiecie, kiedyś będąc, nie powiem w którym mieście, bo nie chciałbym, żeby ta osoba miała problemy, po mszy świętej podchodzi do mnie psychiatra i mówię tak, o takich rzeczach, na co można byłoby zwrócić uwagę. Tu już w tym momencie wejdę znowu w sferę właśnie zniewolenia na gruncie sakrum, czyli nienawiści do sakrum, czyli ta trzecia obsesja. Mówię, zobaczcie, przychodzi święta, uroczystość, niedziela. Ci ludzie, którzy są zniewoleni, opętani, bardzo często są bardzo agresywni. Przyklinając, urzeczą i tak dalej, ale kiedy ewidentnie przychodzi jakaś tam uroczystość, święto, rozwali ci Wigilię, Boże Narodzenie, Wielkanoc, idziecie z dzieciakami do kościoła, jest hałas, jest krzyk, jest, nie wiem, złość i tak dalej. Diabeł próbuje za wszelką cenę stanąć na drodze, przeszkodzić w tych rzeczach, które są Boże. Słuchasz, nie wiem, radia, modlitwy, mówisz o Bogu, nie wiem, twój mąż, tam twoja żona dostaje wściekliznę w tym momencie, bo dotykasz czegoś, co jest właśnie sakrum. Mówię, zwracajcie uwagę na takie rzeczy. My naprawdę możemy pewnych rzeczy jakoś tam nie widzieć. No, bo jest agresywny, bo nie wiem, bo jest furiat, czy tam furiatka i tak dalej. Nie. Te rzeczy skądś się biorą. I przychodzi po mszy do mnie właśnie psychiatra i mówię, proszę księdza, ale rzeczywiście przychodzi niedziela, ja tu pracuję w psychiatryku, i oni dostają szału. Oni nic nie wiedzą o Bożym świecie, to tam, że tam jest niedziela, czy cokolwiek. Przychodzi ten dzień i oni dostają szału. Oni są rzeczywiście zniewoleni. Dopiero świadomość tego, kiedy możesz przynajmniej próbować pewne rzeczy rozeznawać na podstawie jakichś tam zachowań, że te ich zachowanie rzeczywiście jest nienaturalne. Tak? Dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego wtedy? Tak? Pamiętam moi współbracia, kiedy w seminarium chodzili do takiego miejsca, takich do szpitali też w perspektywie duszpasterstwa, to opowiadali mi, jak związywano jakiegoś pacjenta do takiego słupa akurat wtedy, kiedy oni przychodzili, jak oni szli do kościoła, po prostu mówi czysta nienawiść w jego oczach, tak? No ale dla niewierzącego psychiatry to będzie po prostu tylko jakaś tam, nie wiem, histeria czy coś w tym stylu, nie? Jeżeli nie wierzymy w te rzeczy, to i tak nic nam, taka konferencja by takiemu niewiarkowi w niczym nie pomogła. Zaś my jako wierzący możemy próbować właśnie rozeznawać pewne rzeczy. Awersja do sakrum często pojawia się też, kiedy idziemy na przykład do kościoła, czujemy się źle w czasie liturgii, w czasie mszy świętej, czujemy się źle oczywiście gdzieś tam w kościele. Niektórzy twierdzą, bo to jest problem tylko i wyłącznie, to tak psychologicznie spróbuję wyjaśnić, tak? Problem tego, że mamy niedzielną liturgię, jest dużo ludzi w kościele, ten człowiek po prostu boi się ludzi, wpada w panikę, ale przyjdzie w poniedziałek, nie będzie już mszy, nie będzie ludzi, będzie spokojnie, świetnie się będzie czuł w kościele. Nic mu się nie dzieje. No tak, ale zgrzeszył, bo nie był w niedzielę w kościele. To jest kolejny grzech. My w ten sposób, zwracajcie uwagę na takie rzeczy. Nie przyjdzie ci na liturgię, która jest obowiązkowa, tak? Dzień święty święcić.
Ale przyjdzie ci w poniedziałek, już mając oczywiście grzech ciężki, bo nie spełnił tego obowiązku niedzielnego. Nie oddał chwały Bogu wtedy, kiedy powinien był to robić. A to, że potem przyjdzie ci w poniedziałek, no to co z tego? To już diabłu w tym momencie już nie przeszkadza. Nie? Więc ludzie, którzy idą do komunii, mają, zresztą tak jak mówiłem, nie wiem, nogi z waty, jakieś okrutne uczucia wewnętrzne, lęki, panikę, że się udusi, że coś, no, palpitacje serca. Rzeczywiście osoby zniewolone, osoby dręczone, czy nawet osoby opętane, które już przechodzą proces uwalniania, mogą mieć takie doświadczenia, kiedy idą do Komunii Świętej, kiedy są w kościele, w czasie przeistoczenia. No, dzieją się rzeczywiście różne takie dziwne rzeczy. To są trzy podstawowe obsesje, czyli obsesja śmierci, seksu i sakrum, które się dzieją, kiedy dochodzi do zniewoleń. I to może być mniej lub bardziej takie doświadczenia człowiek może przeżywać. Oczywiście w wielu domach mamy do czynienia z różnymi dręczeniami, czyli coś stuka, puka, coś chodzi po mieszkaniu, coś tam lata. Jeżeli ktoś zmarł przed chwilą i jest to wynik tego, że rzeczywiście dusza czysto cierpiąca gdzieś prosi o modlitwę i ty po modlitwie za twojego zmarłego krewnego dochodzi do uciszenia tego tematu, że tak powiem, w domu, nic się dalej nie dzieje, no to miej świadomość, że rzeczywiście chodziło o duszę czystą, która prosiła o modlitwę. Zdarzają się takie rzeczy. Bóg nie dopuszcza ich zbyt często, to jest też prawda, ale zdarzają się takie rzeczy. Najczęściej, kiedy spotykamy tak zwany problem nawiedzonych domów, to mamy do czynienia z miejscem, gdzie działo się jakieś zło, gdzie był jakiś grzech, gdzie zły ewidentnie identyfikuje się z tym miejscem, bo były tam praktykowane jakieś grzechy, czy grzechy ciężkie, grzechy okultyzmu, systematycznie to coś tam było wykonywane. I tak do czynienia mamy w tym momencie z nawiedzonym domem, czy nawiedzonym miejscem. W tym miejscu rzeczywiście należałoby odprawić jakąś modlitwę, uwolnienie, czy egzorcyzm miejsca. Demon może uderzyć, jak powiedziałem, w pewnym momencie też w naszą ekonomię. Wszystkie nasze prace, nasze działania. Może spróbować zniszczyć ci wszystko, co masz. Ciągłe wypadki, ciągłe problemy. Rozwala ci się rodzina, rozwalają się emocje. Więc demon też uderzy oczywiście w emocje. Zobaczcie, czym jest pokusa. Zwróćcie na to uwagę. Pokusa jest po prostu wpłynięciem demona na twoje emocje, twoje myśli, twoje pragnienia, twoje uczucia. Jeżeli jest to zwykła pokusa, no to dobra, przychodzi ci jakaś głupia myśl i ją odpychasz, odrzucasz. Potrafisz sobie z tym poradzić. Ale jeżeli masz do czynienia z pewną formą dręczenia demonicznego, no to jest to silniejsze. I w tym momencie ta pokusa jest na tyle okrutna, intensywna, że znowu psychiatra by ci powiedział, że nie wiem, masz problem psychiatryczny, no masz, nie wiem, psychozę, masz jakieś lęki, fobie, masz nerwice natręctw. Zobaczcie, mamy do czynienia z dręczeniem demonicznym, a nie z problemem psychologicznym. I tabletka ci nie pomoże w tym momencie. Ona może trochę cię ogłupić, trochę jakoś tam uspokoić, ale nic z tego, chodzi o problem. Nie zniszczymy problemu. Więc wiele osób, jak gdzieś tam czytałem statystyki, w Polsce ma problem. 30% ma problem psychologiczny w Polsce. Teraz pytanie jest, ile tak naprawdę ma problem psychologiczny, a ile ma problem duchowy? Bo wiadomo, że większość z nas już w kościele nie jest, jeśli chodzi o wspólnoty tutaj w Polsce. Wchodzimy w grzech, systematycznie jesteśmy w grzechu, przez lata jesteśmy w grzechu, więc też zły ma powód, pole do popisu, żeby też zacząć niszczyć jakąś tam sferę rzekomo psychiczną. Tak? Na tej gruncie rozwali ci rodzinę, na tym gruncie rzeczywiście będziesz czuł się fatalnie, będą ciągłe lęki, fobie, jakieś dziwne doświadczenia. Raptownie po modlitwie uwolnienie te pewne rzeczy znikają, no ale też trzeba wyjść z grzechu, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, trzeba wrócić do Boga. Więc zobaczcie, jest wiele cierpień, których Bóg wcale nie chce, bo one pochodzą z złego ducha. Czym innym jest krzyż naszego życia, ale czym innym jest dręczenie, zniewolenie demoniczne, którego Bóg nie chce, które jest powodowane naszym grzechem. Tak jak powiedziałem, są naprawdę świadectwa ludzi, którzy tracili ewidentnie gdzieś tam całe majątki, cały dobytek swego życia. Oczywiście czy tam właśnie rozwalane małżeństwa, rodziny, nienawiść, jakieś chore w ogóle doświadczenia, w ciągu wypadki, non-stop jakieś dziwne tam choroby o podłożu demonicznym, choroby lekooporne. Zobaczcie, czytajcie Biblię.
Jest taki chociażby fragment, gdzie Jezus wyrzuca złego ducha z kobiety, która była przez 18 lat zniewolona i mówi, czy tej córki w dzień szabatu nie należało uwolnić, którą szatan trzymał 18 lat na uwięzi. I on wyrzuca złego ducha, a kobieta się prostuje. Na zewnątrz to wyglądało jak choroba, tak? No nie wiem, co byśmy dzisiaj to nazwali. Skrzywienie kręgosłupa, jakieś potężne, nie wiem. On wyrzuca złego ducha, a ona po prostu się prostuje i zaczyna normalnie chodzić, że tak powiem, normalnie obserwuje ten świat. A to było dręczenie demoniczne. Czytajcie Księgę Hioba, gdzie demon niszczy mu całą rodzinę, bo zabija mu tak naprawdę dzieci, zabiera mu cały majątek, zabiera mu również zdrowie. Jak to jest napisane brutalnie, trędowaty, kończy, że tak powiem, na gnoju, kupie gnoju, jako chory. I diabłu nie wolno było mu tylko zabrać życia. Nie wolno ci go zabić. Demon zniszczył mu wszystko. Choroby o podłożu demonicznym. Wiecie, spotykam osoby, które rzeczywiście gdzieś tam właśnie mają jakieś choroby. Lekarze nie potrafią tego zdiagnozować. Chodzi od lekarza do lekarza. Oczywiście, że są i niedouczeni lekarze. No to jest tego. Wiadomo, są też trudne choroby, okrutnie trudne choroby, które trudno jest gdzieś tam odnaleźć. Ale istnieją choroby podłożu demonicznym, które gdzieś tutaj w taki sposób no nie da się ani zdiagnozować, ani odkryć. I ci ludzie cierpią. Po modlitwie uwolnienie problem znika. Wiecie, kiedyś przyszła taka dziewczynka, kobieta z dziewczynką, dziecko miało tiki nerwowe od 2 lat. Psychiatra stwierdził, proszę pani, tam nie ma żadnego problemu u tego dziecka. To samo, jeśli chodzi o neurologiczne podejście, tam neurolog też stwierdził, wszystko jest w porządku. Po modlitwie uwolnienie problem zniknął. Dziecko przestało mieć tiki nerwowe. Było wynikiem zniewolenia demonicznego, bo matka zabrała ją kiedyś do wróżki, właśnie dokładnie 2 lata wcześniej. Od tego momentu dziecka pojawiło się właśnie to coś. Po krótkiej modlitwie stawienniczej problem zniknął. Choroba podłoża demonicznym. Na gruncie chociażby właśnie teraz tego naszego głównego tematu. Wiem, że zrobiłem ogromne wejście, ale chciałem wam najpierw pokazać konsekwencje. Konsekwencje tego, że rzeczywiście wchodzenie w grzechy okultyzmu, bo te wszystkie grzechy, o których będziemy teraz mówić, okultyzmu, prowadzą do tych rzeczy. Do zniewolenia, do dręczenia, do opętania. Więc jeżeli ja zrozumiem, że coś mi może zniszczyć życie, a bardzo często nam naprawdę zależy na tym, że chcemy być jakoś tam mniej czy bardziej szczęśliwi w tym życiu, na ile Bóg nam na to pozwala, i walczymy o to szczęście dla siebie, dla naszej rodziny, to też będziemy rozumieć, że musimy unikać tamte rzeczy, bo tamte rzeczy mogą nam to wszystko, to szczęście zabrać w moim czy w twoim życiu. Chciałbym dzisiaj poruszyć tylko może dwie takie najbardziej podstawowe rzeczy. To jest uzdrawianie i wróżbiarstwo. Zobaczcie, dzisiaj mamy całe mnóstwo ludzi, którzy chodzą do różnych tam uzdrawiaczy, różnych, na różne terapie. Pamiętacie, szczególnie starsi, przez lata po Polsce jeździł taki człowiek jak Cliff Harris, wielki tam uzdrowiciel. Jak niektórzy liczą, położył ręce na od 2 do 5 milionów ludzi. Potem konsekwencje tego mieliśmy takie, że rzeczywiście naprawdę wiele osób trafiało do egzorcysty. Ten człowiek robił to nawet w kościołach. Totalna nieświadomość duchownych tamtego czasu. W takiej gazecie, czy na stronie internetowej jak Fakt24 z 30 stycznia 2015 roku, zacytuję tylko 2 zdania, mówiono, że potrafi leczyć raka. Sam wielokrotnie przyjeżdżał do Polski. Wizyty z nim były organizowane przy parafiach, ale do czasu, gdy Harris ogłosił, że moc uzdrowicielską dają mu demony. Od tej pory był ignorowany przez Kościół. Moc uzdrowicielską dają mu demony. Kiedyś mój znajomy zakonnik mówi, jego przyjaciółka była bioenergoterapeutką i mówiła, uzdrawiam każdego, kto nie był w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli ktoś przychodzi w stanie łaski uświęcającej do gabinetu, mówiłam, proszę przyjść za 2 tygodnie, mając nadzieję, że przez 2 tygodnie zgrzeszy. No i tak gdzieś to funkcjonowało. Mówi, kiedyś przyszła do niej kobieta pierwszy piątek miesiąca po spowiedzi, mówi, weszła do gabinetu, zobaczyła jakiegoś wielkiego węża, jakaś wizja, zaczęła krzyczeć i uciekła. No to ta bioenergoterapeutka poszła do swego guru i mówi jej, no słuchaj, mojemu, no miałam takie wydarzenie. A on mówi, wiesz, to był wąż Eskulap. To, co dzisiaj mamy na kredkach pogotowia. Kiedyś mieliśmy krzyże, dzisiaj mamy węża. Weszła się najwyższy stopień wtajemniczenia.
Ona na szczęście też miała znajomych egzorcystów, księży, którzy wytłumaczyli, wiesz, no jednak wąż to jest szatan, a nie żaden tam naskulap. Po egzorcyzmach straciła zdolność uzdrawiania. Zrozummy to. Jeżeli coś jest Boże, coś jest dobre, coś jest darem Boga, to po modlitwie nie tracisz tego daru. Wręcz przeciwnie, on się rozwija. Egzorcyzm jest modlitwą. Jeżeli tracisz pewną zdolność, to znaczy, że nie pochodziła ona od Boga po czymś takim. Jeszcze lepiej. Kiedyś jeden z egzorcystów poprosił bioenergoterapeutów, by poszli do spowiedzi i powiedzieli, jeżeli to jest złe, Boże, zabierz to od nas. Pięciu poszło, pięciu straciło zdolność uzdrawiania. Spowiedź, sakrament, który oczyszcza. Oczyszcza cię tylko ze zła, że tak powiem, a wzmacnia to, co jest dobre w tobie. Jak można stracić zdolność uzdrawiania, która rzekomo, jak bioenergoterapeuci twierdzą, pochodzi od Boga? Przy spowiedzi. Wiecie, jest takie, kiedyś znalazłem świadectwo na internecie bioenergoterapeuty, chyba jak się nie mylę, z warszawskiego. I on mówi wyraźnie, że moc, która jest na ołtarzu, sakramenty, to jest zupełnie inna moc. On nie chodzi do kościoła. Bo gdyby on chodził do kościoła i przyjmowałby te rzeczy, to on by stracił tą zdolność, którą ma. To nie jest moc, którą on posiada. To jest zupełnie sprzeczna moc z nim. No to jeżeli wiemy, że na ołtarzu jest Jezus, no to przeciwnikiem Jezusa jest szatan. Już lata temu, kiedy pisałem pracę na ten temat, to w Polsce zarejestrowano 70 tysięcy bioenergoterapeutów i radiestetów. 70 tysięcy legalnie pracujących. To ile set tysięcy dziennie w takim razie osób do nich chodzi? Dziennie. Jak do lekarza przeciętnie, nie wiem, pójdzie po 30 osób. Wiecie, to są ilości zagrożeń duchowych, które się dzieją gdzieś tam u nas. I teraz im człowiek ten bardziej jest, czy posiada większą moc, chociażby tak jak właśnie ten człowiek Cliff Harris, im jest rzeczywiście mocniejszy w tym swoim działaniu i dochodzi rzeczywiście do uzdrowień, bo ja tego nie neguję, tym dojdzie do większego opętania, o wiele szybciej, o wiele mocniej. Więc nie szukamy uzdrowienia za wszelką cenę, bo możemy wraz z uzdrowieniem też przyjąć coś, co jest bardzo złe, bardzo okrutne. Poza tym szukanie uzdrowienia za wszelką cenę jest, czy w ogóle, że Bóg zawsze chce nas uzdrowić. Bo wiecie, teraz są te msze z modlitwą uzdrowienia, tego jest mnóstwo. Czy takie myślenie, że Bóg każdego chce uzdrowić. No, dla mnie to nie jest w ogóle katolickie. Bóg nie chce każdego uzdrowić. Bóg chce każdego zbawić. Ale nie każdego uzdrowić. Bo dochodzimy do wniosku, że wszelki krzyż, który daje ci Pan, jest przekleństwem, tak? Zbawienie przyszło przez krzyż. Jeżeli nie przyjmujesz swego krzyża, nie jesteś mnie godzien. Czytajmy mistyków. Raptownie odrzucamy bardzo często właśnie w takim myśleniu całą teologię katolicką z 2000 lat, gdzie mistycy pięknie opisywali krzyż, który przyjęty i połączony z Jezusem, z Jego męką, ma potężną moc zbawczą. Zobaczcie tutaj w tym miejscu, kiedy mówimy o Maryi jako wszechpośrednicy łask, to w takim myśleniu, że ona najpiękniej doświadczyła tego, o czym pisze święty Paweł. Ja w sobie dopełniam cierpień Chrystusa. Ja w sobie dopełniam, to mu pisze święty Paweł w Biblii. Ja w sobie dopełniam cierpień Chrystusa. Ona w najdoskonalszy sposób dopełniła w sobie cierpień Chrystusa. Czyli Chrystus umarł za nas, nas zbawił. Ale my, cierpiąc czy współcierpiąc wraz z Nim, możemy uczestniczyć też w męce Pańskiej, w Jego mocy zbawczej. Dopełniam w sobie cierpień Chrystusa. I ona zrobiła to w najdoskonalszy sposób. Ale nie zrobiłaby tego, gdyby odrzuciła wszelki krzyż. I teraz szukając takiego myślenia, że wszystkie jakieś takie te, no nie wiem, msze z modlitwą uzdrowienia, że Bóg chce każdego uzdrowić. Bóg nie chce, abyś cierpiał. No to nie jest Boże. Bo Bóg dopuszcza pewien krzyż. Ideał był przed upadkiem grzechu, przed upadkiem Adama i Ewy, przed grzechem pierworodnym. To był ideał, to był raj. Ale my do tego raju nie wrócimy. W niebie będzie dobrze. Tu zaś na ziemi Bóg dopuszcza pewne krzyże, pewne cierpienie, które, jak też tak mówi do swoich jakichś tam wybranych, mówi, daję ci krzyż, aby cię uświęcić.
aby cię uświęcić. Jeżeli ten krzyż ciebie tutaj nie oczyści, nie uświęci, no to chociażby to, co mówiłem, no to jaką będziesz miał chwałę w niebie? Jak chcesz się dostać do nieba bez krzyża? No to nie jest biblijne. Kto odrzuca swój krzyż, nie jest mi godzien, mówi Jezus. Dalej, daje ci ten krzyż i to jest niesamowite właśnie, kochani. Krzyż ma moc zbawczą. Łączone moje cierpienie, moja choroba, łączona z Jezusem, ma potężną moc zbawczą. Jezus mówi, daje wiele cierpień w waszych rodzinach, szczególnie tym, którzy są właśnie kochani, sprawiedliwi. Wasze niewinne dzieci, czy tam kochana matka, która ten różaniec codziennie 5 razy odmawia, pół dnia w kościele siedzi i ty myślisz, nie, no to Pan Bóg powinien jej niesamowicie błogosławić, a tu ciągle chora, ciągle jakieś problemy, jeszcze jakiś nowotwór czy coś. Jezus mówi, tym osobom daje cierpienie, bo tylko cierpienie sprawiedliwego ma moc zbawczą. Zobaczcie, macie na Kalwarii 3 krzyże. Jezusa, dobry łotr, i że tak powiem, człowiek, który odrzucił Jezusa. Jezus nie mówi mu, dziś będziesz ze mną w raju. Czytajcie między wierszami. Jezus zbawił, ale ten stwierdził, Panie, my tutaj rzeczywiście odbieramy tą karę słusznie. Dziś będzie ze mną w raju. Jego krzyż połączył z krzyżem Jezusa. Został zbawiony. Cierpienie sprawiedliwego miało tylko moc zbawczą. Cierpienie sprawiedliwego Jezusa zbawia. I w naszych rodzinach są ludzie fantastyczni duchowo, ale są też ludzie, że tak powiem, czasami w jakimś tam prawdziwym grzechu, dnie duchowym. I ich cierpienie, tych drugich, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnej mocy zbawczej. Ci ludzie przeklinają Boga, przeklinają życie za to, czego doświadczyli. Tak jak ten po drugiej stronie Jezusa. I to nie ma żadnego znaczenia przed Bogiem. Dlatego Bóg dopuszcza, jak mówi do jednego z widzących, dopuszczam to cierpienie na tych sprawiedliwych, bo jeżeli oni nie będą cierpieć w twojej rodzinie, reszta pójdzie do piekła. Bo nikt za nich się nie modli, nikt za nich nie cierpi. I teraz co, myślenie takie, Bóg chce wszystkich uzdrawiać? Kto będzie za nich cierpiał? Jak to może rzeczywiście uratować całą, że to powiem, twoją rodzinę? Cierpienie ma niesamowitą moc zbawczą. Zobaczcie, po co też Jezus uzdrawiał, kiedy czytamy Biblię? Aby wskazać na siebie, jestem Mesjaszem, jestem Bogiem. Czy my, może, nie wiem, niektórzy z was chodzą, czy tych, których tutaj na pewno nie ma, kiedy chodzą na taką mszę z modlitwą o zdrowienie, chodzi o to, żeby rzeczywiście znaleźć i oddać chwałę Bogu i potem pójść za Jezusem, rzeczywiście radykalnie pójść za Jezusem, bo nie chodzi o to, że Jezus chce dzisiaj rozwalić nam służbę zdrowia, uzdrowić wszystkich i będziemy mieć spokój, bo nie trzeba będzie tam chodzić po szpitalach i tak dalej. No byłoby fantastycznie, nie? Jakby wszyscy księża poszli do szpitali, ponakładali ręce, wyczyścili szpitale i mielibyśmy spokój. Po co nam fundusz zdrowia i tak dalej, nie? Nikt by nie chorował, na tabletki by się nie wydawało. No ale Jezus tak nie robi. No ale byłoby fajnie. Bo wiecie, nie chodziło o to, żeby nie było cierpienia. Chodziło o to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Jestem Mesjaszem, jestem Bogiem, przyszedłem do was. Spełnia się proroctwo, które wskazywało na mnie. I teraz jeżeli oczekujesz naprawdę realnie uzdrowienia, idąc na taką mszę świętą, to weź pod uwagę również, że skoro chcesz tego uzdrowienia, to też masz obowiązek i prawo pójść teraz za nim, radykalnie pójść za nim. A nie tylko tyle, że będzie ci się teraz z powrotem wygodnie. Teraz z powrotem wygodnie będę sobie mógł oglądać telewizor cały dzień, bo mnie do tej pory tak kręgosłup nawalał, że głowa boli. Nie? Pan mnie uzdrowi. I będzie spokój. I ja nie będę musiał nic dalej robić. Nie? Kręgosłup mnie uzdrowi i będzie w porządku. Nie, ja nie będę tam dalej chodził za Jezusem czy coś w tym stylu. Nie. Inna rzecz, teraz patrzymy z perspektywy tych uzdrawiaczy, bioenergoterapeutów czy tym podobnych. Czy ktoś z was widział, kiedy wchodzimy do gabinetu uzdrawiacza, jakiegoś tam, że wychodząc stamtąd oddaję chwałę Bogu. Chwała Panu, Jezus mnie uzdrowił. Czy ktoś oddał chwałę Bogu? Nie, Harris mnie uzdrowił, Nowak mnie uzdrowił, Kaszpirowski mnie uzdrowił. Czy jakiś tam inny mnie uzdrowił, ale nie Jezus. Nie Jezus, tam nikt nie oddaje chwały Jezusowi. Bo istotą uzdrowienia, które czyni Pan, jest to, aby oddać chwałę Panu, aby ludzie poszli za Panem, aby ludzie się zmienili, aby bardziej Go pokochali, ale Jego, Jezusa.
Dalej, żeby doszło do uzdrowienia, musisz mieć wiarę. Niech ci się stanie według twojej wiary. Czy ktoś z was widział jakiś, nie wiem, może plakat bioenergoterapeuta, jakiś tam Heniek, przypuśćmy, został zdrowia. Potrzebne rzeczy do uzdrowienia. Wiara. Łaska uświęcająca. No ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ale jeżeli chcesz, żeby Jezus cię dotknął, Jezus cię zmienił, niech ci się stanie według twojej wiary. Potrzebujesz wiary. Wraz z tą wiarą najczęściej też właśnie idzie też łaska uświęcająca. Jeżeli wierzysz, no to rzeczywiście też żyjesz tym, czym wierzysz. Tutaj tego nie potrzeba. Podobne rzeczy, wiecie, jedno i drugie uzdrawia. Jezus może uzdrowić, demon może próbować uzdrawiać przez tych ludzi. Ale zupełnie dwa różne źródła. Jak powiedziałem, najprawdopodobniej setki tysięcy ludzi codziennie z tego korzysta. Mówimy o Polsce. A efekty mamy tego takie, że naprawdę po tych wizytach potem trafiają do egzorcystów ludzie opętani. I co z tego, że dojdzie do uzdrowienia? To najprawdopodobniej będzie wyglądało tak. Dojdzie do uzdrowienia, człowiek poczuje się lepiej. W pewnym momencie zaczyna odchodzić od Boga, bo to zniewolenie właśnie zaczyna się objawiać na gruncie sfery duchowej, sfery antysakrum. Więc Bóg ci zaczyna przeszkadzać. Oczywiście masz zawsze 150 powodów do tego, żeby tam nie pójść. Chociażby no, też prawdziwe, tak, bo księża są, przypuśćmy, tacy, jacy są, tak, i tak dalej. Ale chodzi o Boga. Odejdzie od Boga. Potem rozwali ci się rodzina, potem zaczynają się pojawiać inne problemy, zaczynają się pojawiać problemy psychiczne, czy tam psychiatryczne. Najczęściej trafiają potem właśnie do psychiatryka. Traci wszystko i tak dalej. I choroba znowu się pojawia. Albo ta sama, albo inna. Demon nigdy nie daje, że tak powiem, nic za darmo. Druga też taka dosyć ciekawa rzecz, która dzisiaj się często pojawia. Aha, to wiecie, to jeszcze tylko tak dodam na kanwie tych mszy z modlitwą o uzdrowienie. W perspektywie zagrożenia duchowego. Wiecie, kiedyś przeczytałem, to było mocne, tak się zastanawiałem, co autor miał na myśli. Przeczytałem jedną książkę pewnego egzorcysty i napisał mi, że 46,5% to mi zostało w pamięci. 46,5% grup odnowy jest zdemonizowana. Nie wiem, skąd ma takie dane i czemu akurat tak to napisał. Ale rozmawiając jakiś czas temu, pół roku temu, z jednym z takich dosyć znanych, bardzo mocno też nie powiem, o kogo chodzi, charyzmatyków tutaj w Polsce, kapłana. Kapłan bardzo wzięty, bardzo burzy maryjny i tak dalej. Powiedział mi, że kiedyś na tych spotkaniach modlitewnych, kiedy tak padają ci ludzie, nazywamy to spoczynkiem w Duchu Świętym, kiedy tak padają, mówi, zobaczył kiedyś na internecie coś takiego jak hipnoza, weekendowe kursy hipnozy. Dotykają coś tutaj człowieka, ten już leci. Praktycznie tak jak na odnowie. I oni doszli do wniosku, że może też tak być, że w czasie tych spotkań gdzieś tam ewidentnie działa zły duch. I powiedział tak, zaczęliśmy się modlić przed spotkaniem modlitewnym, związywaliśmy duchy hipnozy. No to nazwijmy to po imieniu. Związywał demona hipnozy. I mówi, 75% przestało padać. 75% przestało ludzi padać na tym spotkaniu. Tak jak padało praktycznie 100%, tak przestało padać 75%. Związywał demona hipnozy. Uważajmy, na jakie czasami się duchy otwieramy. Bo, kochani, to byłby kolejny, załóżmy, kolejny temat i dyskusja, czy rzeczywiście wszystkie te duchy, czy rzeczywiście zawsze jest to Duch Święty. Kiedy patrzycie na historię Kościoła i na to, jak trzeba było otwierać się na działanie Boże, żeby Bóg przyszedł do mnie, jaką drogę mistyczną musiałem przechodzić, formę oczyszczenia biernego, czynnego, duszy i ciała. To są no, niesamowite procesy, lata walki, okrutnej walki duchowej. Aby Bóg mnie oczyścił, bym był gotowy na to, aby przyjąć Jego łaskę taką nadprzyrodzoną, żebym nie wpadł w pychę, żebym nie zabrał chwały Bożej, bo to ja jestem charyzmatykiem, ja potrafię, ja to umiem, nie?
Bóg tylko tak działał przez 2000 lat. Czytajcie chociażby Jana od Krzyża, Teresę z Avila. I teraz dzisiaj ludzie, którzy zupełnie nie są do niczego przygotowani, duchowo praktycznie zero, przychodzi ci na spotkanie i on już po jednym spotkaniu, on już jest charyzmatykiem, bo nałożyli na niego ręce i on już tutaj działa? Zupełnie duchowo nieprzygotowany i niegotowy? Czy nie wchodzimy poprzez perspektywę pychy duchowej w to, że otwieramy się na osobowe zło? To jest tylko pytanie. Bo wiem o tym i na pewno istnieje i działa Bóg. Działa Duch Święty. I są fantastyczne owoce i też działanie Boże. Ale też spotykamy ewidentnie, że bardzo często, może to jest na przykład wynik, może nawet nie tyle tych charyzmatyków, co tych osób, które gdzieś tam są po drugiej stronie, z powodu ich pychy dochodzi właśnie do różnych form dręczenia, zniewolenia, manipulacji osobowego zła, gdzieś nawet na tych spotkaniach charyzmatycznych. To wszystko powinno być naprawdę duchowo bardzo mocno badane. I druga taka rzecz, kochani, to jest na pewno grzech wróżbiarstwa. Bardzo często popularny w Polsce. 3 miliony osób korzysta z usług wróżbiarstwa, SMS-y, internet, dziesiątki tysięcy gabinetów okultystycznych. I zobaczmy, żebyście mieli też fajne argumenty. Gdy weźmiecie sobie Biblię, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział od 16 wersetu, na podstawie tego fragmentu możecie naprawdę bardzo ładnie udowodnić komuś, że wróżbiarstwo samo w sobie pochodzi ewidentnie od złego ducha. Już święty Tomasz z Akwinu mówił wyraźnie, wszelkie wróżenie pochodzi od szatana, wróżbiarz przezywa go świadomie lub nieświadomie. No i czytamy Biblię. Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to biegnąc za Pawłem i za nami wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, aby z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Zastąpiła im drogę niewolnica opętana. Bóg nie opętuje. Najwyżej możesz mieć stan jakiegoś uniesienia prorockiego, możesz mieć ekstazę, natchnienie, ale nie opętanie. Opętuje demon. Więc opętała, to był demon. Kolejna rzecz, która to jest bardzo ciekawa, na którą zwróćcie sobie uwagę, demon, który wróżył. Demony mają pewną funkcję. Każdy z nich ma inną funkcję. Tak jak każdy z nas zajmuje się różnymi, tak powiem, pracami. Jeden jest lekarzem, drugi jest duchownym, trzeci jest kimś tam. Tak samo jeżeli chodzi o demony. To, co wam mówiłem wcześniej, na przykład jeżeli chodzi o Asmodeusza. Demon, który niszczy rodziny, który tam jest związany z sferą seksualną. Tutaj jest znowu demon, który wróżył. W czasie egzorcyzmu spotyka się konkretne demony, kiedy widzi się, że dana osoba jest zniewolona czy opętana na gruncie danego czegoś. To są konkretne demony, które zajmują się tą konkretną rzeczywistością, konkretnego grzechu. Tutaj jest demon wróżbiarstwa. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to biegnąc za Pawłem i za nami wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. Mówiła prawdę. Diabeł zna rzeczywistość, tą, która jest. Od momentu twojego poczęcia do twojej śmierci stoi koło ciebie twój anioł i diabeł, który się kusi. Więc zna twoje życie. Zna twoje życie. Kiedy przychodzisz do wróżki, do prawdziwej wróżki, nie jakiejś tam oszustki, czyli do osoby tak naprawdę opętanej, demon jest w stanie powiedzieć wszystko na temat twojego życia, co się wydarzyło do tej pory. Znając twoje zachowanie, twoje plany i tak dalej, może też w cudzysłowie przewidzieć to, co się wydarzy w przyszłości. Ale tylko przewidywać. Bo tak jak ty możesz, nie wiem, grać na giełdzie i przewidywać, że akcje pójdą do góry lub na dół, jeżeli jesteś specjalistą, to coś tam wygrasz, to samo jest tutaj. Diabeł może tylko próbować przewidzieć, bo jest inteligentny i ma wiele danych, jako że działają razem ze sobą, są w stanie przewidzieć pewne rzeczy, które mogą się wydarzyć. W ten sposób powstaje wróżba na przyszłość. Ktoś ci powie, będzie to, to czy tamto. Wie o tym, że masz kupiony bilet, przypuśćmy, na wyjazd na Hawaje, no to jest stwierdzenie wróżki, widzę daleką podróż, którą tam spełnisz, ty dalej, wow, skąd ona to wie, nie? No ona to wie, bo diabeł wie, że masz w kieszeni bilet na Hawaje, nie? To nie jest jakieś nie wiadomo, jakie tam przewidywanie czegoś. Więc my, idąc do kogoś takiego, słyszymy o rzeczach, o których ona nie powinna wiedzieć, czy tam on, zaczynamy wierzyć tym ludziom. Zaczynamy im wierzyć.
I no bo rzeczywiście wiedzą o wiedzy tajemnej, której wiedzieć nie powinni. Już tutaj dochodzi do zniewolenia, bo nie pytasz Boga, tylko pytasz diabła o przyszłość. Wiecie, to jest wbrew zaufaniu do Boga, opatrzności Bożej. Bóg nie pozwala ci wchodzić, zagłębiać się w przyszłość, którą tylko On zna. Bóg może dać ci proroka, który coś ci przekaże, coś ci powie, ale proroctwo zazwyczaj odnosiło się do relacji między tobą a Bogiem, między nie wiem, narodem a Bogiem, społecznością a Bogiem, o miłości Bożej do tych ludzi. Bóg rzadko mówił o rzeczach, które miały się zdarzyć w przyszłości, ale jeżeli tak, to tak czy siak one miały zawsze prowadzić tych ludzi do Boga, do nawrócenia. Kiedy my idziemy do wróżki, nie pytamy ją o dobrą spowiedź, o to, jak się nawrócić, jak się modlić do Boga, tylko nie, szóstka to lotka na przykład, nie? Mam jechać, nie jechać, ożenić się, wyjść za mąż. Nie, pytamy o rzeczy, które są ludzkie. Tam nie ma relacji między tobą a Bogiem. To cię do Boga nie przeprowadzi. Zaś Bóg, kiedy mówi w swoim proroctwie, to mówi zawsze o tej relacji miłości do tego człowieka, do tej wspólnoty, do tych ludzi. W ten sposób możesz rozeznawać pewne rzeczy. Zobaczcie, jesteśmy zafascynowani jakimiś tam jasnowidzami, bo znalazł trupa, pomógł policji i tak dalej. Super! Zrobił niby coś dobrego, ale czyją mocą? Bóg tego nie daje. Bogu wcale na tym nie zależy. Zobaczcie, między nami a Bogiem jest naprawdę jakaś taka niesamowita różnica. My ciągle próbujemy w takich rzeczach ludzkich, przyziemnych, w ten sposób zaspokajać swoją wiedzę, swoje jakieś tam potrzeby. A On odnosi te rzeczy do siebie, do wieczności, do nieba. I to jest ta niesamowita różnica. I co z tego, że ten czy tamten jasnowidz zrobił to czy to? Przewidział to czy tamto? Nie ma to nic wspólnego z Bogiem. Wiedza, jakaś tam wiedza przewidywania, że wydarzy się to czy tamto. Nie? Ale my się bardzo często takimi rzeczami właśnie fascynujemy. Żeby wam pokazać, że to nie są ludzie, że tak powiem, tacy naprawdę kochani. Parę lat, dobrych lat temu jeden z tygodników napisał sytuację, gdzie na wschodzie Polski, to się nazywa Szeptucha. Do Szeptuchy przyszły dwie siostry, pokłóciły się z bratem o majątek. I Szeptucha powiedziała, to proszę postawić o północy na środku skrzyżowania sedes. Zrobiły to. Słuchajcie, brat wracał w nocy, zabił się na tym skrzyżowaniu. Problem się rozwiązał. To nie są ludzie, którzy działają mocą Bożą. To nie są rzeczy, które prowadzą do dobra. Poza tym bardzo ciekawa rzecz. Idziesz do wróżki, wcześniej czy później powie ci, twój mąż cię zdradza, twoja żona cię zdradza. I teraz zobaczcie, w jaki klin wchodzimy. Idziesz do kogoś, kto mówi ci połowę życia twojego, o rzeczach tajemnych, których nie powinien wiedzieć. Wywala ci całe wszystkie tajemnice twojego życia, czyli jest prawdziwy, ma rację. Uwierzyłeś mu i w tym momencie ci mówi właśnie coś takiego, twój mąż cię zdradza. Już masz po małżeństwie. Diabeł nienawidzi rodziny. Nienawidzi. Więc pierwszą rzecz, którą rozwali, to ci rozwali właśnie rodzinę, twoje małżeństwo. Zbyt często spotykałem dokładnie takie informacje, takie treści. Twój mąż cię zdradza, twoja żona cię zdradza. I dochodzi do rozpadu małżeństwa. Bo człowiek uwierzył tej kobiecie, czy temu mężczyźnie, który dokładnie tam przewiduje rzekomo przyszłość. Diabeł nie zna przyszłości. Diabeł może próbować ją przewidzieć, ale kiedy uwierzymy komuś takiemu, zawierzymy mu, przyjdziemy do wróżki, przyjdziemy do wróża, dochodzi do zniewolenia, dochodzi do grzechu ciężkiego. I w tym momencie może być tak, że diabeł poprowadzi tak historię twojego życia, aby to proroctwo, w cudzysłowie proroctwo diabelskie, się spełniło. I rzeczywiście to coś się tam zaczyna w tym życiu dziać. Czytam dalej Słowo Boże. Ta kobieta czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha, rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, aby z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. To był egzorcyzm. W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, aby z niej wyszedł. To jest egzorcyzm. Paweł odmówił nad nią egzorcyzm, demon z niej wyszedł. Będąc kiedyś na rekolekcjach w Sosnowcu, spotkałem kobietę, wróżkę, która już przestała wróżyć. Opętaną,
musi przejść egzorcyzmy, nie może sobie z tym poradzić. Mówi, za każdym razem, kiedy cokolwiek bierze, no, karty, te rzeczy do ręki, zaczynają się pojawiać. Od razu wizje. Nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Więc nie ma czegoś takiego, że można wejść w te rzeczy, bez konsekwencji z tych rzeczy wyjść i żyć sobie spokojnie. Te rzeczy prowadzą do zniewolenia, te rzeczy prowadzą do opętania. Kochani, poruszyłem dwa takie główne źródła jakichś tam zniewoleń. Wiadomo, że tych rzeczy jest o wiele więcej. Ja myślę, że na tym poprzestaniemy. Po mszy świętej, jeżeli ktoś będzie chciał, to tam z tyłu będą, tak? Bo tutaj dalej będą konferencje, ja tam zostanę, tam mam jeszcze te właśnie książki, jeżeli ktoś będzie chciał. To jest akurat moja pozycja na temat zagrożeń duchowych. Z tyłu są też modlitwy, uwolnienie, które można odmawiać nad sobą, nie róbmy tego nad innymi. Są pytania, które pomogą nam też sprawdzić, czy żeśmy nie weszli w coś związane z okultyzmem. Jak rozpoznawać zniewolenie, dręczenie od choroby psychicznej? Taka mniej więcej treść tej książki, więc po mszy świętej spotkamy się gdzieś tam z tyłu. Jak ktoś będzie też przy okazji chciał porozmawiać, no to wtedy będzie taka możliwość.